snake? Gallo Pinto! Amanda and I taught Cecile how to make it. She picked it up so fast. I was really surprised. I guess Parisians have cooking in the blood. Are Cecile and Amanda doing okay? I wonder why they haven't visited. I'm sorry, Snake. My head hurts. Could you let me rest? Got something to show me, Snake? Oh, somebody took this while we were fishing. That day, I figured out that it doesn't really matter if you catch a fish or not. Just waiting for a fish together can be the most fun of all. Oh, yeah. Chico got all worked up and almost fell into the sea. When they do some more fishing, tell me, okay? My head. It hurts. She's been acting differently lately. Before, she'd respond to conversation. Just as long as it didn't conflict with her timeline. But now nothing gets a reaction from her. What happened? No idea. Well, Miller did go and tell her that Skullface is dead. If anyone should want revenge against him, it would be her. It's not exactly like an angel of peace to cheer for someone's death, now is it? There, take a look at this too. See it? Right there. The wound is open. Yeah. It was all closed up, and then it went back to this. But why? The medic has no idea how it happened. He figures it must have been self-inflicted. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Sorry za takie pajacowanie, no ale czasami trzeba być tym pajacem, żeby nie oszaleć po prostu w tej szarej burze rzeczywistości. Na start, na razie wrócę sobie do MB, bo jestem ciekaw, co tam u Paz. Już tam odbyłem z nią chyba dwie rozmowy, w sensie... Rozmów to było kilka. Tylko nie wiem, czy ja wam wszystkie pokazałem w poprzednim odcinku, czy wcisnę je tutaj. To jeszcze będę musiał przemyśleć. Ale plan na ten odcinek jest taki, że tak, po pierwsze sprawdzić co u Paz, no a później wykonać misję główną. Tak więc lecimy.
go home. Okej, okay, rany już widzę. Już rana chyba zaleczona? Była otwarta na jednej kasycence. The Costa Rican Sea. It is so beautiful. Costa Rica means rich coast. Please, please, get them out of my country. Them? Huh? Who was I thinking of? It was... And then I... No, that is not right. But I am an angel of peace. I am a student. Oh, I am so tired. I will just lie here a while. Okay, też... Ponawia się sytuacja, ale drugi raz powiedziała z tym I am angel of peace. O tak, tutaj nie mogę sobie droida odpalić. Szkoda. Ale ona sobie chyba zaczyna przypominać powoli coraz więcej. O, już czwórka. Nice. Czekajcie. Sprawdzę na szybko. Ja mam tutaj... A, dobra. Czekaj. Kolejno. Najpierw helikopter. Niech sobie już leci. Albo w sumie nie. Spróbuję to sprawdzić już będąc w helikopterze. Dobra, czy uda mi się zanim on odleci? Dokumenty, zdjęcia, Costa Rica. Okej. Okay. O, to jeszcze tylko dwa mi zostały. Chico i futbol. A potem to. Tylko to w sumie nie wiem, bo nie mam kolejnej misji, żeby znajdować zdjęcia, czyli... No. Może na koniec dostaniemy to zdjęcie? Kto wie? A tam jakieś upgrade'y w ogóle w moich unitach wskoczyły? Powiem szczerze, że parę esek sobie poza nagraniem pozgarniałem. Jak to wygląda? Tutaj... Nie wiem, chyba Defense Deployment mi się wydaje, się podniósł, a tutaj... No... Leczenie i badania antyrefleksowe. Dobra, jak widzicie, mam już 75% ukończenia całej gry. Same side-upy 82%. To jest jedyna misja, której nie potrafię wykonać, bo nie umiem zlokalizować wszystkich tych celów, ale w końcu się uda. W końcu się uda. Aktualnie tak wyglądają misje. Dla zainteresowanych, proszę. Wszędzie eski. Ale niestety nie wszędzie mam pozaliczane te wszystkie cele. No ale to już inszość. Prędzej czy później będę musiał. Prędzej czy później będę miał je zaliczone, no bo chcę zdobyć to osiągnięcie za kompletne 100% gry. To szczerze nie mam pojęcia, jak zrobić w wersji Extreme, żeby zneutralizować Quiet bez strzelania do niej. Co ja mam? Nie, mam wziąć tę rakietową łapę i sprawdzić i strzelić, czy jak? Nie wiem. Ale to jest akurat teraz nieważne. Na razie zajmujemy się tą oto misją. Proxy War. Proxy to nie jest coś z siecią? Albo z informacją? Dobra, w sumie posłuchajmy kasety, może mi przy odsłuchu kasety wpadnie, co to jest to proxy. The CFA are gearing up for a large-scale attack against Angola's MPLA government.
They're assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport and will be ready to move soon. We've been contracted by the MPLA to put a stop to them. But the civil war will keep burning on, whether we accept this job or not. Another east-west proxy war with the communist MPLA on one side and the capitalist-funded CFA on the other. An endless seesaw of blood and violence played out in the hands of the superpowers. I had my doubts at first, but I think we should take this job. Skullface is gone, but Cypher still remains. Competition with rival PFs will only get more intense. For us to survive, we need to expand our organization and get strong enough that no one can threaten us. So our only option is to fight and grow, and fight and grow. Nie wiem. Nie chcę się tego teraz na szybko sprawdzać. Nawet nie wiem, gdzie będzie najlepiej wylądować, nie, ale... No wylądujmy tu. Dobra, wyeliminuj... na tą opancerzoną kolumienkę. CFA. No wolę to wszystko do bazy zabrać, ale... Chyba nie wiem, czy będzie mi dane. Ela, jak coś, to sobie zrzucę tę rakietnicę. Póki co lecimy. Wojna bez końca. Tylko to proxy właśnie, nie pamiętam, co znaczy. Bo wątpię, że to jest wojna domowa. Okej. Okay. Nie, out z tym. Dobra, o co chodzi z tym? Okej. Okay. Czemu nie w sumie? Tutaj na drodze się ustawić? Mam te miny. Tak. Co pyk? Rozstawimy dwie miny. Kilka. Nie granat, mina. Jedna. Druga. Oj, teraz mnie zauważą. Jedna. Druga. Dobra, może nie tak zaraz, no ale... Dobra, tutaj do bezpieczeństwa jeszcze jedna. Okej, okay, w sumie jakby się udało, to spróbowałbym od tego z tyłu, no bo ten będzie przez jakiś czas unieruchomiony i to dałoby mi możliwość zdjęcia tego czołgu. Bez żartu! Jak on nie widzi? Dobra, ale założenia planu się spełniły. Teraz spróbuję tutaj zrobić to samo.
W sensie, to jest chyba najlepsze. Podłożyć po prostu te miny na drodze i tylko poczekać. W sensie, jeśli chce się zabrać oczywiście do bazy ten pojazd. Jak chcecie go zniszczyć, to bierzecie po prostu najlepszą rakietnicę, jaką macie w zanadrzu i napieprzacie. I to nam spokojnie wystarczy. Choć pewnie nie od jednego strzału. Kurde mać. Gdzie jest droga? Ja pierdzielę! Dobra. Okej, i chyba co najlepsze, nie zdążył zawiadomić kolegów. Nieważne, jednak zdążył. Nie bardzo wiem, w co oni strzelają, ale jak chcą, to niech nawalają dalej. Przytrafiłem? Chyba tak, ale może nie będzie to konieczne. Idziesz za mną. Dobra. To w takim razie minę zabieram z powrotem. Dobra. Mamy czołg. Czołg i taki pojazd. Taki pojazd. I taki mini czołg. Czyli został nam tylko ten cały gunship, ale niestety gunshipu nie mogę do bazy przenieść, a szkoda. Dobra, tutaj już od razu wyślę ludzi, niech się tym zajmują. A ja sobie w międzyczasie muszę zrzucić te rakietnice. Tylko pytanie, którą? Czy tą? Może tą, bo ta jest ma o tyle fajną opcję, że jest namierzana. Dobra, on sobie leci tam, tutaj niech spadnie tu. Teraz możesz... Markery out. Też. Let's go. A myślę, że co chcę zrobić? O ocelocie. Okej, czyli finalnie mogą od razu wziąć na trzeci loadout. Kurde, nigdy nie pamiętam, jaki to ma zasięg. 200 metrów? Styknie, dobra. Adios! Pięknie. No dobra, spadamy. Serio? Nie wierzę, że się idealnie ustawiłem. Ja chciałem biec do tego helikoptera. Proszę. Elo. Kolejna eska. Chyba pierwsza misja, gdzie mam 100%. Jeden strzał od razu trafiony, bo to jeden strzał był właśnie z tej rakietnicy. Ale chyba pierwsza misja, gdzie mam właśnie accuracy na 100%. Czyli celność. Dobra. O, proszę. Kolejne od hamburgery i kolejne, jeśli chodzi o objective.
Skullface'a. Kurde, to trochę... Boss, as we suspected, the mastermind behind the kid's escape was Eli. It's hard to believe, but apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else too. Ocelot's gonna press him for answers. Get back here as quick as you can. Dobra, elo. Co? Kucenka się szykuje? Where is he? I told you. Your father's not here. They're back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. The quarters are under full surveillance. Weapons privileges have been suspended. No more uprisings for you. Did you really think it would be that easy, Commander? You'll get your boys back. They'll even see the boss too. But first, I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then? Not quite. Military warlords, PFs, the armies that murdered their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance? You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies. No! Oczywiście. What? Nie. Nie. Nie, ten latający... Już powiedzmy, że to jest chłopak. Ten wygląda jak dziewczyna. Już byłem mówić, że to jest chłopak, to jest chłopak. On musi być jakimś telepatą. Znowu ten... Goodbye, father. I don't need you anymore. Znowu ten Metal Gear chodzi sam z siebie. Kto zamontował temu Metal Gearowi tarczę i po co? Was Ralph really an accident? Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Mówiłem, żeby rozpieprzyć tego Metal Geara od razu? Mówiłem! To co? Nie! Po co? Zostawmy sobie na pamiątkę! Bo tak ciężko było rozpieprzyć to na miejscu. Po prostu polać to Metallic Arcareum, niech się rozłoży w rdze, po czym tylko... I w prog. Nie, zostawmy sobie. Boss. We're looking for the kids in Sahalanthropus, but there's still no sign of them. We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli, I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Please select a landing zone. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Arriving shortly at LZ.
Dobra. Myślę, że to jest dobry moment, żeby te kasety odsłuchać. Bo zorientowałem się, dzięki Bogu, że są poradniki, zorientowałem się, że jest 50 misji fabularnych. Czyli zostało nam ich dokładnie jeszcze 8. Nie, jeszcze 9, przepraszam, jeszcze 9. Jedne będą powtórkowe, jedne będą normalne, powiedzmy. No, po prostu nie będą tymi powtórkowymi wariantami. Ale trzeba będzie też je wykonać. Ale to myślę później. No, już 76%. And the staff living quarters to carry out his repairs. We got the details on tape. You're gonna want to hear this. Oj, Emerick, grabisz sobie. Dobra, mission list, pokaż. Nie, czemu? Metallica Arcana Extreme. Why? What have I done to you? Dobra, never mind. Chociaż... chociaż nie, kurka wodna, przecież to będzie długie. Ja pitole. O, obawy Ocelota, proszę. Part 1, 2. Tutaj od tej, od baz. Objective School Face'a. Okej. Biała mamba, test DNA. O, przepytywanie Huey'a. Wiem, że to, że Huey'a można te... Znaczy, można. Jest pewien key item, który można zdobyć, kiedy Huey zostanie wygnany z bazy. I to się może odblokować, kiedy będziemy mieli 5 kaset, jeśli chodzi o przesłuchiwanie go. Czy tam wypytywanie, czyli jeszcze jedna kaseta i Huey zostanie z bazy wypieprzony na zbity pysk. Ale dobra, nie. Myślę, że na razie to odpuścimy i powtórzymy jednak tego, te Metallic Arcare. Tylko w trzecim loadoucie. W sumie niech jest co jest. Pistolet się chce zmieniać? Nie bardzo. Dobra. Przecież nie, w sumie nie. Nie, czekaj. Tak? Nie? Tak? Dobra. Zmienię, ale na... Nie na usypiacz, tylko na te Riot SMG. To się przyda. Nie, nie, nie. Tutaj nie. Comments Mission, ASAP. Ja na tę kasetę na serio potrzebuję osobnego materiału. Ktoś tak właśnie nie... przeplatało za bardzo. Choć trochę rozważam fakt, żeby jednak te materiały, które już są z tymi kasetami, żeby je usunąć i dać pod... Chociaż... Nie. Dobra, nie. Nie, bo to było bez sensu. Potem coś wspominam o kasetach i tak dalej. No dobra, nie, to jednak nie. Jednak to zostawię tak, jak jest. Dobra. Extreme Metallic Arcana. Oh boy. Dobra. Pomijamy cutscenkę, bo ją oczywiście znamy. Od razu mamy drugą. Jestem, pomijam. Kurde, udało mi się raz poza nagraniem skontrolować tych typów, nie? Oj, o nie. Za budynek. Czy tam za coś twardego. Gnój!
Aha, nie oberwał w ogóle ten jeden, super! Schować się, schować się, schować się! Super, że sobie totalnie nic z tego gościu nie zrobił. Magic? Dawaj mi flarę. No ty! Kurde! Boże, zobaczyłem go! Zobaczyłem, że zamachuje i nie użyłem kontroli. Nie użyłem tego Sigiusin, żeby go skontrolować. Chryste! Fokusować na jednym celu, no. A może... No kurde mać! Znowu, widzę, że zleci, widzę to powiadomienie. Stoi i się patrzy. Ty on skacze, czy nie skacze? Stepanie. Jezus, znowu! Ile razy się da jeszcze na to naciąć? Też wykrywa. W sumie czemu by nie miało. Dobra.
Cisnąłem! Jesus! Ale ja chcę zaopatrzenie, a nie w śmigłowiec! Zajebiście. Dobrze! No fuck me! O nie! Hey, quit kidding around. Snake? Dobra, nie będę więcej czasu odcinka na to marnował. Get over here! No kurde, nie mogłem skontrolować, bo miałem celowanie. Gdzie jest tą łapą? O, proszę! Żyj! Dobra, tego się nie dało skontrolować, no ale też nie dostanę damage'a. Are you bloody serious? Nie wszyscy na raz, wystarczy dla każdego! Kurde, wstali, no. Dobra, dwóch zgarnąłem. To najważniejsze. I tutaj był jaki target? A, okej, okay, super! Od razu na wszystkie cele zrobiłem. Bo faktycznie udało mi się na tyle odciągnąć, że nie zabiłem żadnego typa z tego lotniska. No, trochę szkoda, że nie do wszystkich czterech, ale jak widzieliście, pieseł był w stanie zabrać jednego gościa. A to dlatego, że, już wam pokazuję, tutaj w tej wiosce, po misji 18, dokładniej w tym albo w tym budynku, ale chyba w tym, znalazłem... Nie, w tym wyżej, z metalem. Nie to? A nie, to jest ta altanka, to nie, no to tak. Albo tu, znalazłem taką... W sensie, to się nazywa First Med Kit, nie? To jest key item, ale to właśnie pozwoliło mi stworzyć nowy strój dla pieseła, który sprawia, że pieseł może transportować Fultonem osoby nieprzytomne, więźniów, bądź zwierzęta. Dziękuję. O, Shark. O, to pierwszy raz zdobyłem. Dobra. No i to w sumie tyle, nie? Bo nie będę powiedzieć na początku odcinka, ale finalnie o tym zapomniałem.
Dobra, tu oczywiście cutscenki pomijamy. O, chyba nie będzie nawet czego pomijać. A jednak będzie, dobra. Pomijamy, bo to jest oczywiście wszystko jedno a to samo. Okej, okay, emblemat rekina. Wolontariusz jakiś zgłosił. Najwięcej jest jak to ma chyba w zespole medycznym, nie? No i dobra, zobaczmy co będzie następne. W sensie, nie wiem czy już teraz naprawdę jak będę jakieś powtórki, czy ich nie będę robił na własną rękę, no bo finalnie to jest tylko i wyłącznie misja powtórkowa i nic to nic nowego nie wnosi do fabuły. Pomijamy, to jest dalej to samo. No. Dawać, dawać. Okej. Dobra, musimy się upewnić, czy to nie jest to z wygnaniem, ale nie, to jest dalej z Arkareą. Dalej z Arkareą, wszystko pomijamy. Ciągle. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Kurde, gość mi zginął, szkoda. Dobra, zobaczmy. Jeszcze... O! Please select a mission. O! O! Okej, teraz troszkę jestem zdziwiony. Where misja? Okej, tu mam poboczniaka. Kolejny poboczniak i kolejny. Okej. Czy trzeba poboczniak? O, dobra. Okej, to wiem. To wiem. To chyba jest to właśnie, o czym mówiłem, z tym wygnaniem Emeryka. To będzie chyba to. Zobaczmy. Eliminuj. Jeden tu, jeden w Afryce, drugi też w Afryce, a trzeci też w Afryce. Pięknie. Dobra. To ja się tym zajmę w takim razie poza nagraniem. Poza oczywiście ostatnim tego typu zadaniem, bo ostatnie zadanie powinno właśnie odblokować mi tą gadkę z Emerykiem, ale myślę, że tym się, że to wam nagram praktycznie momentalnie, jak będę to ostatnie zadanie wykonywał. No, a bynajmniej będę już na końcówce, żeby od razu potem wrócić do bazy i się Emerykiem zająć. No ale póki co ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Na razie. Deploying.